Zbyt często używamy pojęcia Bóg, nie zastanawiając się specjalnie nad tym, co ono znaczy. Między innymi o to chodziło w przykazaniu, by nie nadużywać imienia Boga nadaremno. Kiedy myślimy o Bogu, kiedy odwołujemy się do Niego, to warto byśmy pamiętali, o kim mówimy czy myślimy. Jako taką drobną pomoc w tym względzie proponuję lekturę końcówki psalmu 145, który opowiada nam o tym, z jakim Bogiem mamy do czynienia. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Przypominam, że jest to fragment ze Starego Testamentu, a wielu ludzi dzisiaj twierdzi, że Bóg Starego Testamentu to jest jakiś taki srogi, krwawy, zły, czy może nawet złośliwy, a dopiero Bóg Nowego Testamentu jest łaskawy i miłosierny, pełen łaski. Jeszcze raz czytam ósmy werset psalmu 145. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Znowu mamy wizję Boga, która absolutnie nie pasuje do obiegowej opinii o Starym Testamencie. Pan podtrzymuje wszystkich, podkreślam tutaj ten szeroki kwantyfikator, Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Mamy tu obraz Boga jako stale troszczącego się o swoje stworzenie. Piękne porównanie. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Tu jest przedstawiony Bóg, który karmi swoje stworzenie. Oczywiście w szerszym kontekście niż tylko dostarczanie pożywienia. Jakże mocno przeczy to takiej deistycznej koncepcji Boga, która często, szczególnie w naszych czasach, się upowszechniła, jakoby to Bóg tylko stworzył świat i prawa nim rządzące i pozostawił świat i nas w nim samych sobie i tym prawom. Otwierasz rękę swoją i nasycasz do woli wszystko, co żyje. To jest w czasie teraźniejszym. Czytamy dalej. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich, i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Często sprawiedliwość i łaskawość przeciwstawia się sobie, co jest absolutnym nieporozumieniem. Łaskawość dopiero wtedy może zaistnieć, gdy wcześniej zaistnieje sprawiedliwość. Bo łaskawość to jest niedanie kary albo danie dobra tym, którzy nie zasłużyli na dobro, tym, którzy zasłużyli na karę. Dopiero wtedy można okazać łaskę, kiedy sprawiedliwość wyda wyrok skazujący. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. To jest jedno z takich piękniejszych zapewnień tego psalmu. Jeśli szczerze zwracamy się do Boga, niezależnie skąd wychodzimy, co wiemy o Nim, jak do tej pory nasze życie się pletło, czy raczej było pokręcone, jeśli szczerze Go wzywamy, On jest nam bliski, On przybliża się do nas. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją,
a wołanie ich słyszy i wybawia ich. Jeśli mamy właściwą postawę do Boga, bojaźni przed Bogiem, bojaźni nierozumianej jako taki zwierzęcy strach, ale bojaźni rozumianej jako cześć wynikającą z poznania wielkiego, wspaniałego Boga. Jeśli mamy do Boga taką właśnie postawę, spełnia On nasze życzenia, słyszy nasze wołania i wybawia nas w stosownej porze. Dalej psalmista mówi o tych, którzy kochają Boga. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Wszystkich, którzy Go miłują, strzeże. W innym miejscu psalmista mówi: Bóg tarczą i wieżą obronną dla mnie. Jeśli kocham Boga, jeśli kocham Go, czyli jestem w Nim w relacji wzajemnej, poznałem Go, przyjąłem od Niego oczyszczenie i trwam w miłości do Niego, to otoczony jestem Jego wszechmocną ochroną. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. I na koniec jedno zdanie, jedno tylko zdanie, które warto, by wzięli sobie pod uwagę ci, którzy lekceważą tego Boga, który się nam objawił, najpierw w Piśmie Świętym, a potem w Jezusie Chrystusie. To ostrzeżenie brzmi następująco: ale wszystkich bezbożnych wytraci.